Aleksander Hutyra, sportywalki.org, z nami Adam Pałasz. Dzień dobry, Adam Pałasz z tej strony. Witam serdecznie. No taki świeży temat teraz, angaż w Fenie. Zbliża się walka, przeciwnik jeszcze nie wiadomo, bo tam grafiki bez konkretnej twarzy, ludzie coś tam przerabiają jakoś, ale ty już coś wiesz na pewno. No ja coś tam wiem, no ale to federacja wybierze, to federacja da po prostu tego przeciwnika. Powiedziałem prezesom, że ja wejdę z każdym do tej klatki, no i zobaczymy, no czekam, no mam nadzieję, że im szybciej dadzą znać, to ja szybciej będę mógł jakiś plan ułożyć pod kogoś. Na razie trenujemy bez taktyki. Ale na kartę w Lublinie zostałeś dodany, nie, gdzieś tam nie było rozmów w trakcie tego Fenu we Wrocławiu, przed Fenem we Wrocławiu, żeby tutaj ciebie wcisnąć na kartę? A to znaczy, ja już za nimi, że tak powiem, ja już za nimi chodziłem od grudnia, bo po prostu no, stanęła ta kariera w miejscu po walce na RWC z Mateuszem Łazowskim, którego serdecznie pozdrawiam. Stanęła w miejscu, miał być półfinał następny RWC w listopadzie, tam coś nie zagrało, nie wyszło. Plus miałem mieć dwie inne walki, które też nie wyszły i w pewnym momencie stoję w takim momencie, że co dalej? No, albo coś na początku roku się uda albo rezygnujemy, no bo ja też nie będę robił tego, mówię, za darmo, bo tu poświęcam się 100%, no a nie widać żadnych tego efektów, no ale prezes Szuba i prezes Juźwiak uwierzyli, dali szansę, powiedzieli: Adam, przygotuj się, spróbujemy. I jednak wywiązali się z danego słowa. Również nawet zaproponowali mi walkę w Szczecinie, gdy Marcin Sianos wypadł, no ale niestety wtedy akurat nie mogłem. Tam miałem jakieś swoje prywatne sprawy. Także no, dostałem szansę walki o marzenia, no i 28 marca w Lublinie, nieważne z kim, no wychodzę walczyć o swoje. Nie? Tak z nieba spadł ten Fen trochę w tej sytuacji. Miałem pytać właśnie o RWC, o ten półfinał, bo tam miałeś walczyć z Mateuszem Piwowarskim. No z Piwkiem. Tak będziemy prosić, tak. Jak... I pytanko, no czyli tam to po prostu wina organizatorów, to nie doszło do skutku, bo coś tam nie poszło po drodze. Tak, coś tam nie poszło, z tego co słyszałem, to nie wiem, czy oni się nie dogadali z miastem. Wiem, że teraz, chyba dzisiaj mają ogłosić galę w następnym RWC, no niestety przez to, że chyba to było tak w czasie rozłożone, no nie będzie tych walk finałowych, bo chyba ani Piwowarski tam nie zawalczy, ani ja nie zawalczę, także niestety chyba ten turniej upadł. No szkoda, nie, bo fajnie to się zapowiadało, myślałem, że to wyjdzie. Strasznie się na to napaliłem, bo nie ukrywam, jakby chyba nie było, nie miałbym tego, że w listopadzie miałem walczyć na tym RWC, to bym się postarał już na Fen we Wrocławiu wbić, bo myślę, że tu też mogliby mnie wziąć, bo no mam dużą rzeszę też kibiców, więc nawet dla samych sprzedanych biletów pewnie by mnie wzięli. Jasne, ale do Lublina też pojadą. No, ja niestety, ja oczywiście pochodzę z takiego towarzystwa, że u nas jak się oddaje serce, to serce też się później dostaje, no i ja wiem, że na pewno jakaś rzesza moich takich przyjaciół, najbliższych tam kolegów, jak również, nie wiem, jakichś tam mniejszych znajomych od nas z miasta, z Jawora, na pewno się pojawi tam. Ja nie mówię, że to będzie 200 osób, 300, bo nie jestem daleko od takich szacunków. Ja mam nadzieję, że będzie fajna grupa, że będzie słuchać ich na hali. Na tym mi zależy. Ale były też dwie walki, mówisz, po drodze odwołane. To przeciwnicy nie chcą z tobą walczyć. No, nie, ja tak nie będę polemizował, czy chcą walczyć, czy nie chcą. No po prostu gdzieś tam nie wyszło, no ja zgłosiłem się gotowy do dwóch chłopaków. No i dostałem odmowę, więc no nie wiem, to może o tym świadczy, że się boją. No wiesz, jest tutaj, są warunki fizyczne, wiesz, jest dobry rekord. A propos tego rekordu właśnie, 4-0 czy 3-0 w zawodowym? 4, już gdzieś tam poprawili na, nie no 4-0, no, bo tam było ze Patrykiem Świtoniem. Pierwsza walka, na której walczyłem, no było wszystko na zasadach zawodowych. 3 razy 5 minut, małe rękawice, żadnych ochraniaczy tam na nogi. No było wszystko jako zawodowa, jak gdzieś była wpisana jako półzawodowa, nie pamiętam czy na Szary Dog, czy na jakimś... Na Szary Dogu nie było, na Topologic było normalnie. Ale na Szary Dogu to jest chyba jako 4-0 wpisane, nie? No i jest 4-0 i tam jakiś błąd ktoś zrobił, no... Ja się takim rekordem popisuję. Jasne, ale te pierwsze walki udawało ci się wygrywać w pierwszej rundzie. Tutaj z Mateuszem Łazowskim walka wyszła poza pierwszą rundę. Myślisz, że to takie największe doświadczenie do tej pory? Tak, zdecydowanie, bo no ja zawsze byłem bitny, no ale jakoś no wcześniej mi... jeszcze myślałem, że z Haszbym Edelbydywem ta walka dłużej potrwa, bo chłopak ma mocne papiery.
ale no jakoś... Może dlatego, że wychodziłem pod presją i też tak z marszu trochę, bo też byłem po jednej walce miesiąc czasu i dopiero następną miałem i jeszcze z połamaną tą ręką wyszedłem. No i akurat udało się to w pierwszej minucie skończyć. No i jedynie co z Łazowskim wyszło poza drugą rundę, no ale tu wyszedłem też z respektem, bo wiedziałem, że on też jest bitny, dużo potrafi, trenuje w bardzo dobrym klubie. No i sami widzieliście, no też nominowali się tą walkę do walki roku, no była... Pierwsza runda, ja uważam, pierwsza runda była taka na sportowo, w której on dominował, no bo rzeczywiście okopał mi tą nogę, ja też jakoś nie, źle weszłem w tą pierwszą rundę, ale w drugiej, w przerwie sobie powiedziałem, dobra, mówię, wychodzę, robimy wojnę. I on poszedł na to i udało mi się wygrać. No, ja byłem dwa razy na ziemi, wstawałem gdzieś po tej siatce, skończyło się moim duszeniem, no mega szacunek dla niego, bo super walkę dzisiaj dali. Jest duszenie i tutaj fajny taki akcent, bo jednak klub, który reprezentujesz, to Rio Grappling. No Rio Grappling, tak, ciężko powiem, bardzo się nie chwaląc, no jeszcze nie pokazałem nigdzie gdzieś tam tego parteru, też nie na jakichś zawodach niby, no ale ja dłubię, cały czas dłubię, bo wiem, że to jest na moje najsłabsze ogniwo. No i cały czas tutaj pod okiem Maria Kozieja, naszego tutaj czarnego pasa, szlifuję te brazylijskie jiu-jitsu. Takie typowe pod MMA, nie? Pod MMA, czy te uderzenia i tak dalej, ale jakbyś tak ocenił na ten moment, Purpura już by dał radę? Nie no, kurde, to biały z dwoma belkami. Ale solidnie przynajmniej. Pytanko, jeszcze a propos tej walki z Hashbim, ty mówiłeś, że połamana ręka, to ta, którą znokautowałeś? Patryka Świtonia, ja już w ogóle do Patryka Świtonia wyszedłem u Borosia na gali, to już wtedy miałem pęknięte śródręcze. Ta ręka po prostu była ściśnięta, żeby tylko wytrzymała, no ale udało się po pierwszą szale, że padło, no i później jakoś chwilę odpocząłem, nie używałem już do Hashbiego, do przygotowań nie używałem w ogóle tej prawej ręki, moje tarcze wyglądały lewy nogi, gdzieś coś tam, tylko na przykład walka z cieniem była z tą prawą ręką, no i tak się baliśmy, żeby ona tylko wytrzymała tą walkę, nie? I znowu zacząłem używać tej prawej ręki podczas tej walki, no i pierwsze co, jak skończyła się walka, to ja nie do gdzieś tam dziennikarzy mnie wołali, gdzieś ktoś mnie tam wołał na jakiś wywiad, nie, ja od razu do szatni musiałem iść ściągnąć, bo już czułem, że ona mi pulsuje, po prostu musiałem ściągnąć i zobaczyć, czy ona jest cała, nie? Rywal na Fen, najbliższy, nieznany jeszcze, ale są jacyś tacy zawodnicy wadze ciężkiej w Fenie, z którymi już teraz sobie myślisz na przykład, że z nimi mógłbyś iść tam w przyszłości? Znaczy, na dzień dzisiejszy na przykład, no, jest Marcin Siano, jest bardzo wielki, wzbudzający przede wszystkim zainteresowanie chłop. No z nim fajnie, z nim chciałbym się pobić. No jest dużo, no, też dużo jest takich chłopaków, którzy nie są zakontraktowani w żadnych federacjach, no chociażby Piwowarski też jest zawodnikiem, z którym mógł się bić. Chciałbym kiedyś z Mateuszem Łazowskim rewanż, bo mówię, po takiej wojnie należy się dać takiemu gościowi kurny rewanż, bo to byłby honorowo, nie? O taki może. No Szymon Bajer uważam, że jeszcze na przykład nie jest w ogóle w mojej lidze, to jest gościu jeszcze, kurde, załóżmy parę lat potrzebuje, żeby gdzieś tam dojść. Może nie parę lat, no ale jeszcze muszę ciężko pracować, żeby być na takim poziomie jak on, chociażby. Uważam, że teraz mistrzem zostanie ogólnie. Tak obstaję, że Szymon Bajer to będzie przyszły mistrz Fenu, tak? Ja myślę, że on teraz, no to jest, ja bym powiedział, że on jest pierwsza trójka w Polsce teraz, że taki, no, uważam, że on nawet w KSW by sobie ze wszystkimi prawie poradził. A walki w KSW i tam nie było najgorzej, prawda? No, najgorzej, no ale teraz na przykład to, co ja zobaczyłem z Marcinem Sianosem, czy coś, no mega się porusza, góra, dół, gdzieś, no kurde, te zapasy. Słyszałem gdzieś tam od Łukasza Brzeskiego, że podczas sparingu, że mega mocny też parter, no, i wszechstronny zawodnik, no i w no, wadze ciężkiej kto się rusza, co jest rzadko spotykane, no. Bo zazwyczaj to jest wojna, mówię, tytanów, nie? Ale to, co on pokazał na Fenie we Wrocławiu, no to super. No, Twoja walka z Marcinem Sianosem to było coś, bo tam raczej nie można by się było spodziewać za bardzo akcji parterowych, jakiegoś klinczu. Nie, to wojna od razu. Da ci w mordę. On jakiś, gdzieś tam kiedyś powiedział, czekaj, że krew się leje, kości pękają, czy coś takiego. Gdzieś tam słyszałem, że coś takiego mówił, że tak powinna wyglądać walka. No tak, no i pewnie z nim by tak walka wyglądała, że nie byłoby jakiejś tam mega kalkulacji gdzieś może. Na początku może wyczutka, ale pewnie tam by się od pierwszego strzału zaczęła wojna, nie? Ja mam takie pytanko, ty masz korzenie w kickboxingu.
a Fen też robi K1. Myślałeś, że chociaż sobie jedną walkę w kickboxingu, czy że jesteś na tym MMA tak skupiony, że to nie ma sensu? Nie, jestem właśnie na MMA skupiony, no chociażby teraz, jeśli chodzi o kickboxing, to z Michałem Turyńskim dużo współpracuję. No, w kickboxingu, no kurde, ja powiem ci, że walczyłem tam parę razy w tej formule, ale jak patrzę, jak oni się obijają po tych czas po piszczelach gdzieś tego, no... Straszny sport, nie? No zresztą jak każde sporty walki, nie? Bo w MMA też się kupiemy, no ale jednak kickboxing, taka szermierka dla mnie. No ja wolę jednak MMA poszedłem, bo jakoś bardziej mi się podoba w tych małych rękawicach. Ale szanuję wszystkich kickboxerów. K1 w małych rękawicach ostatnio też taki był, to jakiś taki... O takim coś to by było ciekawe, nie? Albo na liście walki. No, słuchaj, teraz no, nie, te na liście to widziałem. Że to kurde, to normalnie sport jest jakiś tam w Rosji, że to sponsorów mają, że to jest jakaś liga. Tak uderza i tam wszyscy od stołu. Tak, jakich z tyłu łapie, widziałem, super. Nie jest teraz powymyślali, nie są teraz jeszcze te walki na gołe pięści, nie takie na zasadach chyba waletudo, coś tam można kopać w głowę na ziemi nawet, nie? Kombinują teraz cały czas. Kombinują, tylko żebyś co, no, na gołe pięści, no. To musiałaby za tym iść, moim zdaniem, dobre, jak ja bym miał się bić w tym, to musiałby iść za tym jakieś dobre pieniądze, bo ja nie wierzę, że w wadze ciężkiej na przykład, ja czuję, że ja w rękawicach jak biję, to mnie na przykład w dłoni, wierzę, że na pewno większość chłopaków tak ma, że co chwilę gdzieś jakieś takie obolałe te dłoń, a tam na gołe pięści to nie założy się, że po takiej walce jak ja bym stoczył, to na pewno gdzieś jak w czoło bym trafił kogoś, no to zaraz gdzieś złamane palce, złamana ręka, to jest zaraz pauza, więc na pewno musiałoby być za tym dobre pieniądze, żeby walczyć. Ale tak chyba lepiej w tak na gołe pięści w wadze ciężkiej, bo większe szanse, że to się skończy w pierwszej rundzie, bo tam na przykład walka lobowa z Knightem, tam zęby latały, nie? Po tych tak. Podbródkach. Kurde, tam był, tam słyszałem, że mocno, ja tej walki nie widziałem, nie? Ale słyszałem gdzieś i czekaj, tu chłopaki opowiadali na treningu, że Jezus Maria, normalnie solówka jak pod dyskoteką. To taka niekończąca się solówka, tam nikt nie padał, tam cały czas była wymiana. Słuchaj, to wojownicy, to już serce, nie? To wiesz, w pewnym momencie jak już nie ma techniki, to już tylko sercem się walczy. No tak. To wróćmy może do MMA takiego stricte, nie takiej innych sportów, bo mówisz, że raczej się nie interesują na ten moment. Ty już wiesz, kiedy, znaczy wiesz kiedy, to wszyscy już wiemy, ale z kim, ale kiedy będziesz mógł potwierdzić tę wiadomość? Ale co, że z kim będę walczył? Ja nie wiem, z kim będę walczył, kogo do federacja, a mam nadzieję, że dadzą jak najszybciej, bo trzeba ułożyć w jakiś plan, coś zacząć myśleć o walce. No zobaczymy, no to już zależy, kiedy Fen to ogłosi. No to czekamy w takim razie na potwierdzenie. I trzymamy się tego, że ty jeszcze nie wiesz i dzięki wielkie. Pozdrawiam. Powodzenia.